Sponsorem programu jest firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Witam, Tomasz Tarnówka. W tym odcinku omówimy szczegółowo temat fotokomórek. Urządzenia wykrywające obecność typu D w świetle normy PNEN 12453, czyli fotokomórki, są jednym z najczęściej stosowanych urządzeń do zabezpieczenia automatycznych bram. Na komplet fotokomórek składają się dwa urządzenia. Nadajnik oznaczony jako TX i odbiornik oznaczony jako RX. Ich zasada działania jest prosta. Z soczewki nadajnika emitowana jest wiązka światła podczerwonego, która powinna trafić do diody odbiorczej odbiornika. Jeśli na drodze tej wiązki pojawi się przeszkoda, fotokomórki bardzo szybko ją wykryją i prześlą taką informację do centrali sterującej. Firma Nice w ofercie posiada dwa typy fotokomórek. Przekaźnikowe, klasyczne analogowe oraz Bluetooth. Różni je przede wszystkim sposób przekazywania informacji o przeszkodzie do centrali sterującej. W fotokomórkach klasycznych zastosowano bardzo prosty element elektroniczny, którym jest przekaźnik. Wykorzystujemy tutaj zjawisko klasycznego przerwania obwodu na zaciskach COM i NC. W centralach obsługujących tego typu fotokomórki znajdziemy osobne wejścia dla każdej linii foto. Natomiast zasilanie realizowane jest z dedykowanych do tego celu wyjść, najczęściej 24V AC lub DC. Doskonałym przykładem klasycznych fotokomórek jest model Nice BF. Oto przykładowy schemat podłączenia tych fotokomórek do centrali sterującej. Natomiast w fotokomórkach cyfrowych zastosowano technologię uniwersalnej magistrali danych, nazwanych przez Nice jako Bluetooth. Zasilanie oraz informacja o przecięciu linii foto realizowana jest poprzez specjalne złącze Bluetooth w centrali sterującej. Oczywiście przed podłączeniem takich fotokomórek do centrali należy sprawdzić, czy ta konkretna centrala obsługuje tę technologię. Zaletą cyfrowych fotokomórek jest bardzo prosta dwużyłowa instalacja oraz informacja o jakości sygnału, który dociera do odbiornika. To można sprawdzić poprzez częstotliwość pulsowania diody LED na fotokomórce odbiorczej. W cenniku odnajdziecie pełną gamę modeli, a w nich również fotokomórki bezprzewodowe, bateryjne. A być może w niedługim czasie mogą pojawić się również fotokomórki refleksyjne, wykorzystujące zjawisko odbicia wiązki podczerwieni od specjalnego lustra. Wybierając fotokomórki przewodowe, polecam zwrócić uwagę na fotokomórki z serii Nice Era. Spośród nich możecie wybrać różne kształty obudowy, wielkości, a także materiał, z którego są wykonane. Dla przykładu, fotokomórki w aluminiowej obudowie są doskonałym rozwiązaniem dla obiektów o dużym ryzyku uszkodzenia obudowy. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są również fotokomórki z regulacją kąta widzenia. Przydadzą się przy montażach na słupkach o asymetrycznym ułożeniu. Uzupełnieniem oferty są aluminiowe kolumny montażowe o nowoczesnym wyglądzie, produkowane w wysokościach 50 i 100 cm. Z pewnością ułatwią montaż drugiej linii foto, zwłaszcza przy automatyce bram skrzydłowych. Jeśli chodzi o wymogi, które musi spełnić instalator, z pomocą przyjdzie norma PNEN 12445. To w niej znajduje się zbiór wymogów dotyczących prawidłowego montażu każdej z linii foto, a także sprawdzenia ich poprawnego działania. Przypominam, ta wiedza jest niezbędna przed oddaniem automatycznej bramy do użytku zgodnie z obowiązującą dyrektywą maszynową. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania.